Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o NBA. Moi drodzy, bohaterem tego odcinka będzie Sochan i także Wembanyama, czyli będę Wam opowiadał o tym drugim spotkaniu. Ostruch, San Antonio Spurs wygrali tym razem 126-122 z Houston Rockets. Gwiazdą tego spotkania był Wembanyama, który jak typowy game changer w tym spotkaniu miał double-double, czyli zdobył 20 kilka punktów, dokładnie 21, i także miał 12 zbiórek. Ale mnie przede wszystkim to cieszy, że Jeremy Sochan zdobył tych punktów 14, także gwiazdą był Johnson, Vassell. To jest właśnie ważne, że ci zawodnicy podstawowego składu zdobywali punkty, no bo pamiętacie czasy Chicago Bulls, kiedy Michael Jordan jakby do 28 roku życia no nie zwyciężał, póki mu Philip Jackson nie stworzył takiej drużyny, gdy się wreszcie pojawił Kukoc, Rodman, Ron Harper, czy jeszcze wcześniej Hornacek Grant, Oakley, był Scottie Pippen, czyli kiedy właśnie no, byki tworzyły drużynę w czasie tej pierwszej dynastii, w czasie tej drugiej, no to Jordan w wieku 28 zaczął jakby wygrywać. I podobna sytuacja była także z Los Angeles Lakers. Pamiętacie, jak Kobe, Shaquille O'Neal na początku nie wygrywali. Dopiero jak, jeżeli chodzi o jeziorowców, no, pojawił się Ron Harper, także również no, był Horry Fox, Dirk Fisher, no i wtedy zaczęli zwyciężać, no bo pamiętacie, kiedy jakby w drużynie Lakersów był Nick Van Exel, także Johnson, no to jeszcze taki był fajny center Campbell. No to Lakersi nie wygrywali, ale potem jak się pojawił Glenn Rice, czy właśnie był Kobe, Shaq, no to mieliśmy tą dynastię Lakersów, czy jak na przykład Kobe miał Gasola i grali, wygrywali, no to wtedy powstała drużyna. I wracając właśnie do Ostruk i Spursów, mnie właśnie cieszy, że jakby zdobywanie tych punktów w San Antonio Spurs rozkłada się na kilku zawodników. I wracając do tego spotkania, teraz będę Wam opowiadał o Wembanyamie, później przejdę do Sochana. Podobało mi się to, że Francuz w tym spotkaniu więcej już zdobywał tych punktów pod kosza. Mieliśmy dużo fajnych, efektownych wsadów, także bloki. Zbierał te piłki. Ja odniosłem wrażenie, że ten zawodnik jakby już nie miał tej presji debiutu. Znów hala San Antonio Spurs wypełniła się po brzegi. Było 19 tysięcy. To spotkanie na początku drużynie Grega Popowicza nie układało się, ponieważ no, to Houston Rockets prowadzili, ale Spursi gonili. No i w czwartej kwarcie dogonili, doprowadzili do dogrywki. No a później w tej dogrywce dominowali, walczyli. Czyli jeżeli chodzi o Wembanyamę, podobało mi się to, że oglądaliśmy dużo tych takich właśnie takich wsadów. Już atakował właśnie obręcz, był bardziej zdecydowany. Pewnie pamiętacie taką sytuację, gdy Sochan wyskoczył, a to Wembanyama się pojawił i zapakował. Tak, mieliśmy taki typowy alley loop, moi drodzy. Także warto tutaj podkreślić tą sytuację, kiedy 20 sekund przed jakby zakończeniem tej czwartej kwarty Wemby potrafił jakby doprowadzić do dogrywki, co grał 1-1 z zawodnikiem Houston Rockets. Z jednej strony zrobił taki pivot, obkręcił się, zmylił obrońcę, po czym no, zrobił taki obrót, no i w stylu Vince'a Cartera zapakował. To mi się podobało, ale także zrobiło na mnie wrażenie ten jego blok. Pamiętacie taką sytuację, kiedy grał dobrze w obronie, zaczapował zawodnika Houston. Następnie sytuacja była taka, że była zbiórka w ataku, no i przeciwnik chciał zdobyć punkty, Wemby znów drugą czapę jakby zanotował, i za takie właśnie bloki cenię tego francuskiego
zawodnika. I tak jak właśnie wam mówiłem, miał 21 punktów, 12 zbiórek, tu patrząc na statystyki. Tym razem przyczepiłbym się do tych trójek, no bo jak mimo tego, że ten zawodnik jest dobry w tym elemencie gry, to tym razem nie szło, mu nie trafiał. 7 rzutów na 19, jeżeli chodzi o te rzuty z gry, to dobry wynik. Mi zaimponowało także to, że właśnie Wemby potrafił oddać 7 rzutów wolnych na 8. Pamiętajmy właśnie, że rzuty wolne to jest taki element gry, który nieraz decyduje o zwycięstwie. Miał 2 przechwyty. No, to drugie spotkanie było zdecydowanie lepsze w wykonaniu Wembanyamy. No i ten zawodnik zagrał jak taki typowy game changer. Tak jak wam mówiłem, był odważny, miał dużo tych wsadów. Była też taka sytuacja, kiedy Greg Popovich w czasie tego spotkania zaczął na niego krzyczeć, zrugał go, zirytował się. No bo później się po meczu okazało, że Francuz zapomniał jednej z nowych zagrywek, która była ćwiczona na treningach, ale można by powiedzieć, że to była pewnego rodzaju taka, no przyzwyczailiśmy się do tego, że zwykle zawodnik, który gra pierwszy raz w NBA, pierwszoroczniak, który w pewnym sensie jakby pod wpływem presji jest lekko zdenerwowany, no zdarza się, że taki gracz może zapomnieć. Później Greg przeprosił francuskiego zawodnika. Wemby po tym spotkaniu mówił, że cieszy się z zwycięstwa, że chce za wszelką cenę wygrywać i w ten sposób San Antonio Spurs wygrali pierwsze spotkanie. Jeżeli chodzi o grę Sochana, no to w tym spotkaniu Polak zanotował 14 punktów, grał 26 minut. Już w tej decydującej dogrywce już zdecydowanie mniej grał. Miał 5 zbiórek, także 4 asysty, 2 przechwyty. Co tutaj warto powiedzieć? Pamiętajmy o tym, że w tej końcowej fazie tego spotkania miał taki właśnie ważny wsad, wyskoczył, zdobył ważne punkty. Mi się to podobało, że w tym spotkaniu na 4 rzuty wolne 4 wykonał perfekcyjnie. No, 100% skuteczność z rzutów wolnych to jest coś niesamowitego. No i Sochan znów rzucał jedną ręką. Warto tu także nadmienić, że te rzuty wolne wykonywał w już takiej decydującej fazie tego spotkania, a to jest bardzo, bardzo ważne. Od razu mi się przypominają te czasy Los Angeles Lakers, gdzie tam grał Ron Harper czy Kobe Bryant. Pamiętacie, że ci zawodnicy ten element gry mieli opanowany do perfekcji i Kobe ilokrotnie był faulowany, no to Mamba zawsze trafiała ten element gry, a pamiętajmy o tym, że zwykle jest tak, że przeciwnicy w tych końcowych fazach tego spotkania faulują zawodników, którzy ten element albo słabo wykonują. Zasada jest taka, zawsze trenerzy mnie tak uczyli, pewnie was też, jak graliście w koszykówkę w tych końcowych fazach spotkania, gdy spotkanie jest na styk, gdy się chce jakby gonić wynik, no to zwykle fauluje się takich zawodników, którzy ten element gry kiepsko wykonują. Pamiętacie, Dennis Rodman, no, czy Shaquille O'Neal kiepsko rzucali te rzuty wolne i najczęściej przeciwnicy tych zawodników faulowali. Pamiętam, jak Karl czy Stockton, czyli legendarne gwiazdy Utah Jazz, ten element gry mieli wyćwiczony do perfekcji i jak ich się faulowało, to oni zwykle trafiali. Pamiętam czasy Śląska-Wrocław, kiedy właśnie Dominik Tomczyk, czy także świętej pamięci Wójcik, oni świetnie wykonywali ten element gry. No i to mi zaimponował Sochan, że perfekcyjnie jakby wykonał ten element. Kolejny raz Vassell był najlepszym strzelcem San Antonio Spurs, bo zdobył 25 punktów. Johnson 20, Ostrogi mogły się podobać. Cieszy mnie to, że właśnie te drugie spotkanie z San Antonio Spurs było zwycięskie. Z drugiej strony teraz ten mecz był zdecydowanie łatwiejszy, no bo jednak w tym poprzednim spotkaniu przeciwko Dallas Mavericks, no to pamiętajmy o tym, że
jakby Wemby miał pewnego rodzaju taką tremę pierwszoroczniaka, plus do tego Doncic, Luka Doncic grał niesamowicie, jeden z lepszych rozgrywających w NBA, a Houston Rockets, którzy zanotowali kolejną porażkę, no to już jednak ten poziom, bym powiedział, no, gry już w tym spotkaniu, znaczy... Chodzi mi o to, że te spotkanie, gdzie właśnie Houston Rockets grali z San Antonio Spurs, no już nie było, nie stało na takim wysokim poziomie jak mecz z Dallas Mavericks, no bo Mavericks to jest zdecydowanie silniejsza drużyna od Houston Rockets, ale widać, że właśnie z meczu na mecz ta współpraca Wembanyamy i także Sochana wygląda coraz lepiej. Tutaj mam także na myśli, biorę pod uwagę te spotkania z pre-sezonu i także te drugie spotkanie sezonu zasadniczego. Widać, że ci zawodnicy się szukają. Tutaj warto podkreślić, że właśnie Sochan w tym spotkaniu znów grał jako rozgrywający. Grał zdecydowanie mniej minut, 26 minut w tej czwartej kwarcie i w dogrywce grał mniej, bo pojawił się rezerwowy rozgrywający, który także właśnie True Johnson całkiem dobrze wypadł w tej decydującej fazie tego spotkania, ale powiem Wam szczerze, że podobają mi się takie występy Polaka. Drugi mecz, kolejny, gdzie on zdobywa kilkanaście punktów, czyli te statystyki jego wyglądają zdecydowanie lepiej. 5 rzutów celnych na 9 z gry, całkiem przyzwoity wynik. Rzuty wolne wykonane perfekcyjnie. Można byłoby się przyczepić do tych rzutów za 3, że w tym spotkaniu nie zdobywał, ale kilka razy no, zanotował fajne asysty, miał wsada, także ta współpraca z Wembym wyglądała całkiem przyzwoicie. Jestem zadowolony z tego spotkania. No i czekam na kolejne mecze Ostrów. Widać, że Greg Popowicz będzie tą drużynę tworzył. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało w dalszej sezonie. No bo jeżeli chodzi o San Antonio Spurs, to w najbliższym czasie ta drużyna będzie grała z Los Angeles Clippers, no i także z Phoenix Suns. Jestem szczególnie ciekaw, jak wypadną w tym spotkaniu przeciwko Słońcom. Na razie tak jestem umiarkowanie zadowolony. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że liczę na to, że Wemby, jak będzie lepiej w następnym spotkaniu, zbierał. No i zobaczcie, pewnie nie oglądał mojego odcinka, ale na to, co liczyłem, to się stało, czyli po prostu Francuz w tym kolejnym spotkaniu był bardziej zdecydowany, już nie miał tej tremy. Pewnie Greg Popowicz powiedział do niego: atakuj obręcze, rób to, w czym jesteś najlepszy, czyli no, pakuj, zdobywaj punkty, zbieraj, atakuj obręcz. I to właśnie Wemby robił to doskonale. Wembanyama blokował, zbierał właśnie te zbiórki ofensywne, czy także te defensywne, zbierał tak, jak ja robiłem wielokrotnie, gdy grałem właśnie na parkietach ulicznych, czy także grając w tych ligach amatorskich w UNBA, czy także w czasie tych moich czasów studenckich, kiedy grałem w ligach akademickich, czy nawet jak w szkole się grało w koszykówkę, to do tego elementu gry jakby przywiązywałem ogromną wagę. No i powiem Wam szczerze, że nieraz nawet bardziej mnie cieszyły takie zbiórki w obronie, w ataku, niż punkty zdobywane, a najbardziej uwielbiałem zbierać punkty pod tą atakowaną tablicą, gdy właśnie wtedy zbierałem i taki punkt drugiej szansy, gdy zebrałem i od razu próbowałem jakby dobijać, zdobywać taki punkt drugiej szansy. I gdy zdobyłem, była akcja 2 plus 1, to mnie bardzo cieszyło. I w tym spotkaniu widziałem, że właśnie zawodnicy Houston Rockets mieli problemy z zatrzymaniem Wembanyamy. Pamiętajmy o tym, że z biegiem czasu, gdy już drużyny przeciwne w NBA nauczą się, jak grać przeciwko Francuzowi, to Wembanyamu będzie zdecydowanie trudniej grać. Ale w tym spotkaniu pokazał no, niesamowity ten swój zasób zagrań, wiele tych różnych umiejętności, a także pamiętajmy, że ten zawodnik z biegiem czasu, z biegiem jakby trwania tego sezonu będzie grał coraz lepiej.
będzie jakby no, tą swoją muskulaturę rozbudowywał pod okiem Grega Popowicza i także całego sztabu, który jakby odpowiada za te przygotowanie atletyczne. Także właśnie Wemby będzie poprawiał rzuty i także będzie grał coraz lepiej. Pamiętacie Shaquilla O'Neala? Pamiętacie, gdy legendarny ten zawodnik Los Angeles Lakers, gdy debiutował w NBA, kiedy był zawodnikiem Orlando Magic, kiedy wchodził do ligi jako ten młody, utalentowany zawodnik i grał fenomenalnie, zachwycał i pewnego rodzaju jakby był taki, bym powiedział, nie, znaczy wielu zawodników, tych takich weteranów jak Charles Barkley, czy do tego jeszcze Michael Jordan, Patrick Ewing, czy inni jakby chcieli pokazać temu młodemu: my ciebie zastrzymamy, my ciebie wyjaśnimy. I były takie pojedynki, Shaquille O'Neal w pewnym momencie wychodził z tych pojedynków zwycięsko, był pewnego rodzaju, no bo ci starsi zawodnicy jakby no w pewien sposób O'Nealowi, czyli legendarnemu zawodnikowi Los Angeles Lakers, jakby no, zazdrościli tego, że no, pamiętajmy o tym, gdy pojawia się młody gracz w NBA, w lidze, są pewnego rodzaju tacy starsi weterani, którzy już starzeją się, jakby powoli no, już tracą te swoje umiejętności, wchodzi młody gwiazdor. No to też Kobe Bryant o tym wielokrotnie opowiadał, gdy wchodził do tej ligi, to zarówno Karl Malone, Michael Jordan, Scottie Pippen, czy także do tego Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, czy inni legendarni zawodnicy w tamtym czasie, którzy grali, jakby chcieli pokazać: no młody, my tobie pokażemy. A i w pierwszej sytuacji był faul. Oczywiście sędziowie tego nie byli w stanie wychwycić. No bo pamiętacie tą koszykówkę lat 90. czy na początku 2000 roku. Chodzi mi o ten czas, kiedy właśnie Kobe wchodził do ligi, kiedy był tam John Starks, czy jeszcze właśnie Larry Johnson, Patrick Ewing i Charles Oakley i wielu innych legendarnych tych weteranów, Maxi Bogues. Pamiętacie tego małego zawodnika? To był taki Gary Payton, to był taki Shaquille Kemp, Scottie Pippen. To był taki czas, kiedy no zwykle zawodnicy NBA mieli te muskuły, grało się ostrzej. Gdy zobaczycie sobie te finały sprzed 98 roku, czy nawet 96, 95 rok, no to przecież tam walce o zbiórki to były faule. No w dzisiejszych czasach to wielu by tych zawodników wylatywałoby z boiska za faul techniczny. Na przykład Karl Malone z Jordanem uprawiali istne zapasy, walcząc o piłkę. Do czego zmierzam? Często właśnie tacy doświadczeni zawodnicy próbowali takiego młodego zawodnika sprawić. I Kobe Bryant, świętej pamięci, w swoich biografiach wielokrotnie opowiadał nam o tym, że jakby pozbierał się po takim faulu i w następnej akcji chciał takiemu zawodnikowi starszemu, na przykład Stocktonowi, pokazać, że nie pęka, i grał, zdobywał punkty i także z łokcia uderzył tego zawodnika. Wtedy taki weteran widział: o, ten młody zawodnik w pewnym sensie nie poddaje się, tam nie jest miękki, jest twardy, będzie z niego właśnie gracz. I taka właśnie była sytuacja. No i wracając właśnie do Wembanyamy, tak mi się wydaje, że właśnie francuski zawodnik właśnie z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej, ale także to będzie działało w dwie strony, że jakby drużyny NBA w pewnym momencie pewnie znajdą sposób na tego zawodnika. Na razie to wygląda tak, że jednak tego kosmita, jak się mówi o tym koszykarzu, jest na razie ciężko zatrzymać. Czekam z niecierpliwością na taki pojedynek LeBrona Jamesa z Wembanyamą i innych fenomenalnych zawodników. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie występ Sochana, Wembanyamy, także co myślicie o tych dawnych czasach NBA. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę do góry, o subskrypcji mojego kanału. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w najbliższym czasie u mnie na kanale będą się pojawiać materiały związane z piłką nożną, koszykówką, z skokami narciarskimi, reprezentacją Polski. Śledźcie na bieżąco mój kanał, moje social
media. Życzę Wam miłego, udanego, nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!